27 lutego na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyła się międzynarodowa konferencja Europa Karpat zorganizowana przez Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego. Zainteresowanie Karpatami i chęć, potrzeba wsparcia działań władz państwowych, władz samorządowych i organizacji pozarządowych oraz różnych instytucji środowiskowych, gospodarczych i innych ze strony władz parlamentarnych istniała i dzisiaj można powiedzieć przynosi całkiem poważne efekty. Było to kolejne spotkanie przedstawicieli parlamentów narodowych i administracji rządowej z Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Rumunii i Litwy. Omówiono m.in. tematy związane z bezpieczeństwem w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym temat koordynacji działań państw Grupy Wyszehradzkiej w zakresie kontroli granic i migracji z powodu przemieszczania się uchodźców. Rozmawialiśmy dzisiaj o konieczności zachowania solidarności między państwami Grupy Wyszehradzkiej po to, aby każdy z nich mogło utrzymać swoją podmiotowość. Ta solidarność jest niezbędna, ponieważ każdy z osobna niewiele znaczy. Ten korytarz transportowy północ-południe, który nawet będzie łączył Skandynawię z Grecją, a nawet jeszcze dalej później będzie, jest kluczowy nie tylko dla nas, jest kluczowy w ogóle dla Unii Europejskiej. Przybyło też liczne grono reprezentantów samorządów świata nauki i organizacji pozarządowych, którzy od lat współpracują ze sobą. Ważne są też przejścia graniczne między Polską a Ukrainą. One to spowodują i lepszą wymianę osób i oczywiście lepszy ruch osób, wpłyną na rozwój ruchu gospodarczego. No i także poprawią turystykę. My stworzyli Eurokarpacką inicjatywę. Stworzyliśmy Eurokarpacką inicjatywę. To jest platforma, która propaguje filozofię życia Ukraińców, którzy chcą być w Unii Europejskiej. Biorąc za podstawę Eurokarpacką inicjatywę, wdrażamy to z naszymi polskimi kolegami, którzy bardzo dużo robią, żeby lobbować nasze interesy na szczeblu europejskim. My inicjowaliśmy taki projekt. Jesteśmy inicjatorami projektu wspierania koordynacji społeczeństwa obywatelskiego, władz ukraińskich i państw zachodniej Europy. Opracowaliśmy i realizujemy program transformacji i rozwoju Ukrainy. Chcemy przejść od filozofii reform do filozofii budowania państwa ukraińskiego na podstawie najlepszych doświadczeń krajów europejskich. W tegorocznych obradach w Przemyślu uczestniczył również sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej Jan Dziedziczak. MSZ wspiera wszelkie działania związane z integracją rejonu karpackiego. Dla nas to jest istotne, żeby państwa Grupy Karpackiej działały razem, współpracowały, mówiły jednym głosem, razem również lobbowały na arenie europejskiej pomysły korzystne dla naszego regionu. Kolejna konferencja z cyklu Europa Karpat jest przewidziana w Jaremczu na Ukrainie.